Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. No i moi drodzy, udało się, odblokowaliśmy sobie na szczęście The Negative. Spróbuję sobie to usunąć. Nie to, o to. Dobra, mamy file tu. I moi drodzy, odblokowaliśmy sobie The Negative, co oznacza, że w tej chwili będziemy mogli zejść o wiele, wiele niżej. To jest w sumie spoko sprawą. I tak, ogólnie Isaaca będzie teraz troszeczkę więcej. 6 sierpnia wyjeżdżam na tydzień. Nie będzie ze mną żadnego kontaktu. Odcinam się, to wyjaśniałem już w sumie na odcinku z firmy Hanger. Nie będzie mnie, choćby nie wiem co. I kochani, teraz może być troszeczkę więcej Isaaca, bo firmy Hanger się wstrzymuje. Czekam na wasze propozycje co do postaci i jakiegoś takiego większego wyjaśnienia, która postać może być dosyć taka bardziej OP. No i pewnie wejdzie kilka odcinków z Paper Please, ale możliwe, że w większości będzie to jednak Isaac. Będzie to jednak Isaac, bo w Isaaca naprawdę mi się dobrze gra. Mimo iż te rany trwają ponad godzinę, tak jak poprzednio chyba półtorej godziny. Graliśmy Blue Baby i Blue Baby zrobiliśmy na szatana, co prawda, więc fajnie. Bardzo fajnie. Dzisiaj myślę, że zagramy sobie Cade'em. Na Cade'ie nie mamy nic, więc w sumie nie byłoby to złe. Nie byłoby to złe. Cade chyba nie ma nic. Tak, nie ma nic, tylko ma większy damage. A nie, przepraszam, ma Lucky Food. Lucky Food ma. No i niestety Cellar, cholerny Cellar. Mamy większe DPS-y, więc no, czuć to. Czuć naprawdę, czuć te DPS-y większe. Czuć te DPS-y większe, przepraszam. Więc myślę, że tym Cade'em może być ciekawie. Może być ciekawie. Mamy w ogóle jeden lak. Mamy jednego laka. I w ogóle powiem wam, że wczoraj nagrałem chyba ze 4 odcinki i taka. Z czego ten też również półtora godziny, który tam sobie leciał. Dobra, wściekła mucha. Orbituje wokół losowego wroga, dopóki ten nie umrze. Zadaje 30 obrażeń, kontaktowy na sekundę. Spoko. No i wczoraj sobie posiedziałem chyba do 2 albo do 3. Powiem wam szczerze, wstałem o 11, jestem taki niedojebany totalnie, że to jest po prostu porażka. Gumka, rzucasz gumką, która zabija przeciwnika jednym strzałem. Zapobiega pojawieniu się trafionego wroga przez resztę podejścia. Zadaje 15 obrażeń bossom. Może być użyta raz na piętro. Ciekawe. Ale 15 obrażeń tylko? Bossom? Lipa. Ja może będzie coś lepszego. Więc tak, ja jestem niedojebany totalnie dzisiaj, jeżeli chodzi o rozgrywkę i jeżeli będę lamił, to przepraszam. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Mieliśmy tą muchę już kiedyś. Ona jest taka słabowa. Dobra, hermit, świetnie. Hermicik jest. Mamy muchę, więc może być to ciekawe na bossa. Mam nadzieję tylko, że no nie zostanę trafiony. Musimy sobie znaleźć jakiś kontenerek z niebieskim serduszkiem. To może być bardzo przydatne dla nas w tej chwili. Ile bomb? Kurde, i teraz się zastanawiam. Dobra, tu jedna bomba jest. No, liczę na jakiegoś Lucky Rocka. 3 bomby. Staram się tam dojść. Nie dojdę. Kurde, nie dojdę. Ale lipa, ale spartoliłem to. Dobra, no może jeszcze jedna bomba gdzieś wyleci. Wiecie, no w sumie nie musiałem tego robić, bo to i tak jakby nie patrzeć, no nic nam to nie da, prawda? Jedyne to, że... Kurde. No, gnoju, przestań. Jezu, nie lubię, nie trawię tych mobów, no. Umrę. Kurwa, pająki mnie zabiją. Zabiją mnie pająki. Pół serca, świetnie. No to teraz na bossa tylko iść. To jest szybki run. No to by było na tyle, moi drodzy. Pamiętajcie, subskrypcja w komentarzach jest. Ja nie wiem, prawda, Shiro oczywiście standardowo. Ta mucha się nie sprawdza. Ona nic nie leci. Nic nie trafia. Weź ty traf coś. Głupia mucho. Weź coś traf. Leży. No i świetnie, teraz by się przydało serduszko. Pół serca, nie może być, nie może być. Co ja odpierdoliłem, to się po prostu w pale nie mieści. Po co mi to było?
Mogłem secret roomu poszukać. Najpierw. A tego mówię, to jestem nie ogar. Dzisiaj musicie mi to wybaczyć. Jedno serce. Zobaczymy, czy uda nam się pokonać tego bossa. I teraz jakbym zobaczył jeszcze kamień z X-em, to bym się chyba rozpłakał. Naprawdę, rozpłakałbym się, tylko idę jak najszybciej, nie patrzę. Ułaszczyłem się na ten jeden klucz, kurczę. Stwierdziłem, że mi się przyda. Widzicie, bo chyba nawet pokonamy tego bossa, bo on jest dosyć easy bossem, jeżeli chodzi o początki. Wow, pół serduszka eternalowego. Znaczy w sumie to jest serduszko duszy, nie eternalowe. Prędkość strzałów, karta. Lipa. Top from above. No i tak, znów spierdzieliłem totalnie, bo ani nie pójdę do Sake Vice Roomu, ani nigdzie. Kurde faja. No, na razie to jest lipa straszna. Dwie bomby zmarnowałem. Nie mogę ze swojej głupoty. Curse of the Lost, no nie. No nie. No Mucho, weź troszeczkę tak bardziej żwawo, no. Bo ty, no nic nie robisz, no. Nic ta mucha nie robi. O nie, 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 nie. O halo, tak nie wolno. Inny pozytyw to taki, że mamy no to serduszko, jakby nie patrzeć, duszy, nie? To nam sporo może pomóc, jeżeli chodzi o to. Mucha, czy ty go zabijesz, to będziesz latać wokół niego. Bez sensu. Wywołaj się stamtąd Golgany. Won. Won z tym pająkiem. Won. Duży pająk, duży pająk, duży pająk, duży pająk, duży pająk. Duży pajączek. Weź mucho, ty jesteś bez sensu, beznadziejna. No nie, no mucha, zabij go. O nie, duży pająk, duży pajęczarz. Ja pierdolę, no bez... Nie mogę, no i po serduszku. Ta mucha jest bez sensu. Ona nic nie robi. Totalnie nic, no nawet pająka nie zabije. Tylko nie trafia. No dzięki za podloka. To jest fajne, jak się ma bomby. Ale nie w moim wypadku. No i tu by była bomba, byłoby spoko, ale nie, bo Shiro co zrobił? Już wam mówię, Shiro wyjebał dwie bomby tak po prostu. Geniusz. Chyba wolałem powtórzyć to przejście naprawdę. Wolałbym chyba powtórzyć to przejście naprawdę. No mucho, weź. Weź muszko. Zacznij coś trafiać. Zacznij coś cholera trafiać, no. Ani monetek, ani nic. Totalna lipa. O. A. Automat z zapasami będzie się zawsze pojawiał w pokoju skarbu. No ciekawe. Zobaczymy sobie, co to daje. Pokoju skarbów sobie nie ogarnęliśmy. Tylko nie wiem, czy to działa po nowym piętrze, czy w jaki sposób. Wracamy przez boss, tu jest skrep. Tak 2 na 10. Tak 2 na 10. Kurwa i po Devil Roomie. Ja pierdziele. No i teraz by się przydało to pół serduszka. Oj, bomba, dzięki. No, pół serca. Czyli będzie jednak powtórka. Będzie jednak powtórka. Będzie powtóreczka. No, zaczęliśmy bombki dostawać. Zaczęło się wrażenie na czerwone serce, pierwszy. Reset. Nie, nie chcę. Nie chcę Solara, nie chcę Solara. Wiem, że 10. Burning Basement. O! Dobra. Mamy klątwę. Mamy klątwę z niewiadomymi itemami. Friendly Fly, okej. Okay. No taki w sumie, wiecie, pretty fly. Może być spoko.
Burning Basement. Może być ciekawy. Może być ciekawy, bo to jest jakby nie patrzeć na nowy typ pomieszczeń, którego jeszcze nie mieliśmy. No widzę, że jest cięższy w ogóle. Skały poruszają się szybkim, spiralnym wzorem widma łzy plus 1,5 zasięgu. O Jezu. Nie wiem. No nie, na pewno nie. Na pewno nie. Ta spirala jest bez sensu. Nie wiem, może na jakieś takie, wiecie, mocne walnięcie to się nadaje jak najbardziej. Ale na pewno nie na to, co mamy w tej chwili. Na to, co mamy w tej chwili, to jest po prostu bez sensu. O, Gonzalez, gdzie ty mi tutaj? Lucia, uciekaj mi stąd. O, Eternal Heart. Dziwna rzecz, mnie nie poprawiać, że to nie jest Eternal Heart. O, odbyt nie zdążył. Chcę wyrzucić z siebie czegoś. Tak przedmiotu nie kupię i tak przedmiotu nie kupię. Szkoda w sumie. Jebane pająki. No i jebane pająki. Padnę zaraz. U serca. O, już jedno. Dobra, odzyskaliśmy przynajmniej. Dobrze, że tu nie ma David Roomu. Dobrze, że tu nie ma David Roomu. Ja nie wiem, no naprawdę staram się. Totalnie się staram. Żadnej bomby, nic, zero, nul. Demini, przynajmniej to. Przynajmniej dobrze, że to. Demini jest prosty. Prosty, po czym zaraz otrzymam obrażenia, nie? Tak będzie. No i zaczynamy walkę z ciałkiem małym. Ma takie czasem ruchy dziwne, że można się wpierdzielić na niego, naprawdę można. Na przykład teraz, było bardzo blisko. Dobra, Wooden Spoon, no przedmiot bez rewelacji, no ale nic nie zrobimy więcej. Nic tu więcej nie zrobimy, no musimy iść na dół. Celar będzie teraz, zobaczycie. Kurwa, zgadłem. Curse of the Lost, świetnie. Świetnie. Ja mówiłem, że chciałem mieć łatwiej, no to mam kurwa. Dobra, teraz Shiro, postaraj się bez obrażeń, proszę. Tego pająka. Pająk jest najniebezpieczniejszy tutaj. No, bez jajec. Dychaj. No nie, to jest najgorszy typ dla mnie przeciwnika. Nieobliczalny typ. Dobra. Typu właśnie pająki to jest dla mnie coś najgorszego. To już tam luz, nie? Damy radę sobie, ale tamte to są po prostu okropne. Tak samo te pseudo-bepiny, że tak nazywam, te robaki wyskakujące, one są też uformane. O matko. O, ole, gamonie. No same klucze. 5 kluczy, 0 bomb, no ta gra sobie jaja robi, naprawdę. Chyba za karę. To chyba za karę, naprawdę za karę. No i pół serca w dupę. Wezmiecie całe serce w dupę. A liczę na David Room. Liczę na David Room. Bomba! No nie klucze.
bomby. Jaki wy macie problem z tymi kluczami dzisiaj? Mam wrażenie, że jedną moją szansą na znalezienie bomby dzisiaj to będzie chyba bombser key. Będę pakował, będzie mnie kluczy. Dużo serc. Rozumiem, że mnie kubka skrzywdzi, tak? Dobra. Bomba, proszę, dajcie mnie bombę. Nie mogę. No i kolejny typ przeciwnika. Kurwa, czemu pająki? A bo to Selar, no tak. Zapomniałem, że to Selar. Dlatego pająki. To jeszcze z saratymi pokonami. Ja powiem wam osobiście, że wcale nie jest dobry ten Kane. O, już prawie dostałem. David Rumbaya nie liczę. W tej chwili już nie. Jak nie mam serduszek, nie mam bomb. Po prostu coś genialnego. To jeszcze sera po prostu pająkami. No kurde, przestańcie mi srać tym. No nie mogę go trafić. To za chore pomieszczenie. Moim DPS-em to jest dramat. Dobra. Mam cię. Gamoniu. No ten to naprawdę się rozpędził po całości. Bomba. Ta gra mnie nienawidzi. Ta gra mnie nienawidzi, po prostu mnie nienawidzi, naprawdę. Nic a nic, zero. Żadnej bomby, nic. Jestem skłonny nawet... Wiecie, tam było jakieś serduszko, no nie było serduszka. Tu my byliśmy i chyba tutaj już był... A, sklep. To był sklep. No i kolejne pająki, kurwa. No tak, to nie jest... Nie jest zły ten przedmiot, tylko... Chodzi bardziej o to, że... My nie mamy w ogóle żadnych pizzapów, ani z tych rzeczy. On to trzeci chyba skok tak skacze dziwnie. Boż ty gnoju, ale mi żeś bombę podstawił. No patrzcie. Ja wiem, że to jest AI, ale bez przesady. Bez przesady, po prostu te moby się dziwnie ukrywają. Dobra. Uf. Bomba, proszę. Niech będzie bomba. Prawie się szybko przyjąłem tego pająka. Nic nie dostaliśmy. Taki ci woko rokokoko. Jeszcze się musiałem wykichać, o Jezu. O, świetne! Pomieszczenie genialne. Jakby tego było za mało, nie? Dobrze, jesteśmy w miarę szybcy, to jeszcze tam w miarę sobie to ogarniemy, ale... I te IPK-ki w sumie trochę roboty też zrobią. O, prawie dostałem. Dobra. Chodźcie, grubaski. No. Zgiń. Zgiń, przepadnij. Dobra. Ooooo. Mi się gorąco zrobiło. Aż mi się gorąco zrobiło. Ojej. O. Nie, klucz bomba. No ta gra mnie nienawidzi. Ta gra mnie nienawidzi. Mamo, ta gra mnie nie lubi. Dobra. Słońce.
Naprawdę. Czemu nie bombserki? Ja bym się nawet nie obraził. Czy ja to w ogóle... Jest sens w ogóle, żebym ja tutaj coś robił? Chyba nie. Kolejny kamień z X-em. Kurwa, zero bomb. Nic, zero, nul. Czyli mogę też rumu znaleźć. To jest jakiś dziwny run. To prosty celar. Ja wam mówię, to prosty celar. Kurwa i podawili rumie. Ja pierdolę. No jeden głupi cios. Jeden głupi cios. Kurwa, jak teraz bombę dostanę, to po prostu wyłączę tą grę. Przysięgam, nie będzie tego odcinka. Ja pierdzielę, no to się można zirytować, no. Kurwa, 8 kluczy, 0 bomb. No ta gra jest niepoważna. Totalnie, kurwa, niepoważna. O, za to dostaje, kurwa, troll bomby, świetnie. I po Devil Roomie. Devil Roomowi psu w dupę do poproszenia. Black up. Świetne szczęście, kurwa. Świetne szczęście. The Halo. Nie, to nie The Halo. Jak męczennika. Blood of the Matter. Te fajne obrażenia mamy teraz, ale co z tego, jak nie mamy bomb, no. Mi się nawet chyba za przedmiot taki, wiecie, typu stricte do bomb nie obraził. Muchy. Dziękuję. Identyfikuję wszystkie pigułki. Plus jedno czarne serce. Konwertuje pozytywne pigułki na negatywne i neutralne. Pigułki zmniejszają statystyki, zwiększają obrażenia przy użyciu. Inne pojawiają czarne serca po użyciu. Nie rozumiem tego. Fałszywe PhD. Ale ja tego nie chcę. Nie dość, że słaby Devil Room, to jeszcze... Aj, nie mam słów. Nie mam słów. Samo go zniszczyło, naprawdę. Trinket i HP. Co to jest? Dłużej działający efekt na przeciwnikach. Nie mamy żadnych efektów. Nie mamy żadnych efektów. Kurde. Nadal zero bomb. Katakumby. 100% na Devil Room, tylko co z tego? No kolejny klucz, no 8 kluczy. Ta gra jest niepoważna. Totalnie niepoważna. Ta gra mi to robi specjalnie, jestem pewny. Wow, teraz jak wyjdziemy do sklepu, może będzie bomba. Spoiler, nie będzie. Spoiler, nie będzie. Ops. Dobra, teraz tutaj próbujemy złapać Devil Room. Bomba. Teraz nic nie będzie, w sensie tych kamyczków, nic z tych rzeczy, zobaczycie. Ja znam to wszystko, kurczę, znam to wszystko. To jest celowe zagranie. Teraz jak już nie będzie tego, co chcę, to on będzie dropić tego od cholery. Zobaczycie, teraz będzie masa bomb. No i świetnie, jeszcze się wjebałem w te jebane kupy. No i kiki w oko, rokokoko, no. Po Devil Roomie. Teraz też mogę iść wszędzie. Serduszko dla zaspokojenia nerwów. Świetnie. Nie, no to bez sensu. Ten run jest po prostu przeklęty. Ten run jest przeklęty, naprawdę. Idę do Elite Roomu. Odemy czap, świetnie. Kolejny lakap. To tylko, że tego szczęścia to nie mamy w ogóle. Tego szczęścia to u nas naprawdę szukać ze świecą. Mi się wydaje, że czym więcej szczęścia, to jest chyba jeszcze gorzej. O nie.
Nie lubię tego przeciwnika. Nie lubię, jak coś na mnie szarżuje. IPK-ki nie są takie straszne. My to nie są IPK-ki, to są zombie z wybuchającymi kulkami. I fajnie, damage up wpadł. Cieszę się, to znaczy, że się opłacało. O kurde, nie zauważyłem tego IPK-ka. Tak to samo IPK, ale to nie jest IPK. O, jeszcze Secret Room. Eternal, dziękuję, gro. Szkoda, że już straciłem szansę na Devil Room. Wielka kurwa szkoda. Wielka szkoda. O, tu po dwóch stronach są widzę. Dobra, zamknął mordę, dobrze. Pół serca odzyskane. Tu jest treasure room. Strasza z robimy kręgiem, który możesz podawać. Krąg ten leci przez cały pokój. Obrażenia są zależne od naładowania. Zapraszam obrażenia na pełne naładowanie. Ciekawe. Jestem nawet skłonny to wziąć. Dobra, jest spoko. O, szty w dupę. Teraz mogę z wami walczyć. Kolejne klucze. Naprawdę tych kluczy jest tu od zajebania. To jest aż dziwne. O, kolejorze. Bomba, ale zobaczcie, że też nie ma żadnych kamieni, nic, zero. Żadnego kamyczka. Jezu, pay to win. Useless. Ale nie useless, dobra. Challenge me. Lipa. Totalna lipa. Ale w końcu te bombki zaczęły przynajmniej lecieć. Jestem nawet skłonny chyba wejść do Sacrifice Roomu. Lau nie ma dupy, nie urywa. Cesarz. To też był cesarz. Kolejny cesarz. 3 razy Temperor. Dobra. Oj, ciężki boss. Dwa? Ale jeden jakoś dziwnie... Awczy? I to było S-a. No i bez Devil Roomu niestety. I połówka serca duchowego. Duszy. Bez Secret Roomu. Weźmy sobie tą... A nie, nie musimy brać tej połówki. Nie musimy brać tej połówki, dobra, spoko. Cavesy. O, było blisko. Było bardzo blisko. Cave Room na razie omijamy.
wybuchające bomby mogą puścić bomby do podniesienia. O, to może być ciekawe. Tylko szkoda, że dopiero teraz. I? No patrzcie. Chyba się odbugowało. Wiedziałem. A, ja już przygotowany jestem na ciebie. Proszę na zadanie obrażeń w wszystkim pokoju, gdy otrzymasz obrażenia, czarne serce i efekty nekronomiką, zadaję podwójne obrażenia. Biorę to. To jest fajne. Ile kluczy? Powiem wam, że ta gra się chyba mi śmieje naprawdę prosto w twarz. Prosto w twarz mi się po prostu śmieje. Parska śmiechem po prostu. To chodzi teraz mi o te bomby. To jest po prostu komiczne. Jak tak? Nie było żadnej. Nic. Zero. Teraz... Nie, to jak porąbany. No i świetnie. Jeden celowa robota, żebym nie miał David Roomu. No. Jeszcze raz. Połówka serca, nie chcę tego. Widzieliście to? To było chamstwo w państwie po prostu. Dobra, jakieś przedmiot dający serca duszy. Aha, Belzebub. Jedno szczęście, będziemy mieć już 4 szczęścia. Wskazuje położenie sekretnych pokoi, kamieni z X-em oraz szczeli. Uuu. Yo, listen. W jaki sposób? Błyszczy się coś, nie wiem. A tu! Faktycznie. To są żarty, prawda? Pokazujesz czy nie? Nie. Nic nie pokazuje. Dobra, wbijamy. Tworzy do dwóch portali, między którymi możesz się przemieszczać, możesz je zostawić w innych pokojach. Nie. Ej, co? Czy ja dobrze widzę, co ja mam? A nie, to jest Astep. Dobra, to jest nie ten przedmiot. Przepraszam, to nie jest ten przedmiot. Już się miałem znów zirytować. Ticket jest tu, dziękuję. Ej, dobra, to jest fajny przedmiot. Widzę, że szuka, ale chyba nie. Chyba nic nie ma. Nie, tu też nic nie ma. Dobra, to tylko to. Dori, wejdźmy sobie. I oczywiście pająki. No wejdźmy sobie do arcade'a. Tu mi i tak nie mamy. Co zrobić z kasą w tej chwili? Dzięki. Wow, bomby. Wiem, że mamy 4 laka. Ten lak wcale nam jakoś dużo nie daje. Daj mi skatole.
te skatole, a nie pieniądze. Mi dajesz nie te muchy, co trzeba, przyjacielu. No serio, po prostu lipa. Kluczy mi daje od cholery, jejku. To mi serduszka, to sobie kasę odzyskam, o właśnie. Nic. Byliśmy już w sklepie, byliśmy, był bodajże skalpel do wzięcia. Jedynka? Okej, okay, dwójkę, no to tu już idzie matka chyba. O, jest skatole. Jest. Belzebub. No i dobra. Okay, no. Możemy rozwalić. Więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy. Tu nic nie było. Tu były jakieś kamyczki? Nie było kamyczków. Patrzę, jak on leci, ale nie, zawrócił. Nie ma nic. Tu też nie ma nic. Jeszcze bip. Kurwa mać. Jaki pech. Jaki pech. Jaki pech. Dwie maleją. DPS-em spadnie na pewno. Wiedziałem. Zostaliśmy bezsensowne, totalnie bezsensowne statystyki. Ale Belzebub może latać. Ej, no właśnie. Belzebub może latać. Tutaj mi tak chyba nic nie było już do wzięcia. Nie było, no idziemy na dół, no. Wiedziałem, że to jest matka, ale nie, tu jeszcze matki nie ma przecież. No słuchajcie, ja sobie jeszcze wezmę serduszkę, bo serduszkę zapomniałem. To jest dopiero caves. Więc mi się ujebało, że to już jest... Boże, nie depsy. No, ten poziom na matce. Tu będą jeszcze sklepy. Tutaj można cię rozwalić. No tylko no te devil roomy. Te devil roomy bolą strasznie. Rozumiem, że nie ma kamieni z X-em, tak? Nie ma. Necropolis. I? Tutaj też nic. No, możemy wejść. O! Dźgacie na początku każdego piętra, stawiając ci tylko pół czerwonego serca. Statystyki zwiększają na całe piętro. Obrażenia 0,15, z serca. No nie. No nie chcę tego. Range up. Nie mój typ w ogóle, wiecie, nie mój typ przedmiotu. I zapomniałem w ogóle, że ja przecież mogę... Ja mogę przecież... latać. A? Jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Belzebub, transformacja Belzebuba może właśnie sobie przelatywać nad wszystkim. Challenge room zamknięty niestety. Pigułka. Health up, świetnie. Mamy secret. Jest coś tu? A, jest coś tu. A ty gałganku.
Orbituje wokół losowego wroga, dopóki ten nie umrze. Jezu, to jest najgorszy przedmiot ever. Ja go chcę wymienić. O, co to jest? Dusznik, który ślizga się po pokoju, gdy się na niego wejdzie. Mamy przeciwników do dupy. To jest? Potrójny strzał. Strzał. Zmniejsza postrzelność. To na mi się chyba nie kombuje. Przelosową pigułkę też nie chcę. Boże, dużo kołżesz w tej mazi. Weźcie. Nie żartujcie sobie nawet. Ooo. To też wolałem chyba ten potrójny strzał. To ja już wolałem chyba ten potrójny strzał, naprawdę. No cóż. Nietykalność. Nietykalność. Spartoliłem trochę tak. Dobra. W razie żyje. I serduszko, czy nic? Zero? Nie dacie mi nic, to prawda? Nowe bomby. Przyznam czerwone serce, leczy 5 serc. Bomby zostawiają czerwoną maść. Jeśli nie masz bomby, możesz się kłaść na koszt połowy serca. Devil Room. Proszę, Devil Room. Devil Room. Devil Room. Totalnie mi jest potrzebny Devil Room. Dobra. Pudełko mamy. Tworzy losowy trinket. Jeden szczęścia, gdy to trzymasz. Gdy to trzymasz, podwaja efekty trinketów. There's option. To bym sobie wziął. No to i tak nie mam w sumie co brać, nie? Weźmy sobie there's option i pudełko matki. Zmniejsza prędkość strzałów plus we wysokości lotu USA. Nic ciekawego. Czy tu nic nie było? W sumie nie sprawdziłem. Nie, tu nic nie było, bo tu nawet nie mogłoby być. Tu nawet by nie mogło być nic. Biorąc to na jakieś eternalowe serce, proszę. Cokolwiek. Dobra. Naprawdę chciałbym to dostać, bo czułbym się na pewno, delikatnie mówiąc, bardziej bezpieczny, nie? O, dobra, udało się. Nienawidzę tego typu pokoi. A? Umrzyj. Jest czarne serce, w końcu. Już po czarnym serduszku, kurwa. No bez jaj. No bez jaj. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, po prostu co tu się dzieje, to jest po prostu miech na sali, totalny. Błagam, jeszcze jedno czarne serce. Pigułki. Infested. Experimental build. No, z tego co pamiętam, zwiększa jedną statystykę właśnie kosztem drugiej. Luck up. Mamy 6 laka, rozumiecie to? 6 laka. I my w sumie nie mamy żadnych fajnych przedmiotów. To jest dramat. Po prostu to, co się dzieje w tym ranie, to jest śmiech. Totalny. Niech. Naładujmy sobie. Dobra. Serce, proszę. No. Ja was bardzo proszę. O! 100% szans na zranienie wszystkich wrogów w pokoju, gdy są zostanie trafione łzą przeciwnika. To może być ciekawe. Dry baby. Szachy można było spróbować porozwalać trochę.
I dupa po Devil Roomie, kurwa, bo oczywiście musiałeś trafić z Brimstone'em. Ja pierdzielę. Necronomicon zagrał. Ja proszę, Devil Room? Tak, coś ty pająki. W teorii jakbym, ale nie, to jest słabe. Tak, bomb mam już wystarczającą ilość. Jaka lipa, naprawdę jaka lipa. Przykre. To jest przykre, że ja tak dostaję po ryju. Mam 7 kontenerków i nic nie mogę zrobić, bo oczywiście nie mogę trafić na Devil Room. Jak już trafiłem na Devil Room, to były takie słabe przedmioty, że o matko. Dramat. Niby jest 36% na Devil Room, ale ja nie wygram tego z nim w ten sposób. On jeszcze wali Brimstone'em, z tego co pamiętam. No i chuj. 1%. Już po Devil Roomie. Raz wali prosto, raz wali kurwa po bokach. No właśnie. Wrażenie prędkość. Nawet nie biorę tam tych serduszek, bo i tak się nie opłaca. Ja mogę w końcu dostać Devil Room. Mystery Egg. Gdzie to wziąłem? Nie wiem skąd to wziąłem. To B. Osoba konfrontuje gracza, zorientuje przeciwników, może zostać użyty do otwarcia drzwi na piętro Dom Home. Nie wiem co to jest. To jest secret. Złota kupa, dziękuję. Na pewno mi się przyda w tej chwili już. Aj. Wkurza mnie ten item, wiecie? Więcej chyba przeszkadza niż pomaga. Infested. Dzięki za bombę. Ten wąski pokój. Szczęście był dosyć prosty. Kleszcz. Minus 15 zdrowia bossa, lecz jedno czerwone serce, gdy wchodzisz do pokoju bossa. Raz podniesionego nie da się pozbyć. Zdejmiesz go jedynie przy pomocy zapałki lub poprzez połknięcie. Złote zdwojony efekt. To znaczy złote. Są moje? Tak, moje. 6 monet, kluczy, bomb, bonusuje twoje statystyki, każde następne podniesienie statystyk wpłynie również na pozostałe. To jest słabe. Klucznik szarżujący w naprzód zadaje 52 obrażeń kontaktów na sekundę, spoko. Lepsze to niż tamto. Ja wziąłem kleszcza. Wziąłem kurwa kleszcza. No i dobra.
No cóż, ten przedmiot jest niepotrzebny. Już w tej chwili twinketów nie potrzebuję. Kurczę, szkoda. Broden też nie jest jakiś super hiper mocny. Dobra. No i teraz Bob by się przydał. Kurde no. Jakie kleszcze nabawiłem. Kurde, jak go w tyłek mać, no. Dobra. Czarne serce. Ooo, patrzcie jak się grze odmieniło. Patrzcie jak się grze odmieniło w jednej chwili. No, już. Wspomniałeś sobie? Tu już będzie matka. Matka jest tylko jedna. I sklepik, dobra. Może będzie stary, to i tak już mi nic nie da. Drabina. Ja pierdzielę, ale mi się przedmioty trafiają. Mogę kupić baterię, ale tylko to. Aktywuję twój aktywny przedmiot, potrzymaj obrażeń. Jedny przedmiot, kurde. Ładujemy na maksa. O, już się zacięło, szkoda. Dobra. And Rosie. Dobra, to został tylko już boss. Został tylko bosik. Idziemy, idziemy. Ale naprawdę bardzo słaba. Bardzo słaba. Czy bardzo słaby run. Nie podoba mi się na maksa. Jest Devil Room. Jest Devil Room. Dobra, co to jest? Skontrolowane łzy. To jest do dupy. Nie chcę kontrolowanych łez. Necronomicon. No to jestem w stanie wziąć jeszcze. No bo tam tego już nie potrzebujemy, nie? Negatyw. Plus jeden. Obrażeń, gdy zostaniesz trafiony, mając półczerwonek serca lub kompletny jego brak, rani wszystkich logów w pokoju. Ale chamskie. Dobra. Dobra, łomp czy utero? Łomp. Czyli teoretycznie łatwiej. Dobra. Czy możesz latanie w tym pokoju, to jest bez sensu? Nie chciałem tego użyć. Chciałem tego użyć. A użyłem def. Gdzie jest nasz fly? Tutaj jest secret, o. Dobra, 17 bomb, myślę, że sobie możemy na to pozwolić. Że i tak nie założę trinkietu. Something's wrong. Health up, świetnie. Pierce up, ooo. Podstawowy efekt grzyba to pokój, tylko szkoda, że i tak tego nie założę.
Dobra. Zresztą ten mały familiar naprawdę bardzo fajnie działa. Kubki. Dziwo nawet są tymi dobrymi kubkami. Dobra, tworzy dwa serca duszy, świetnie. Szkoda, że dopiero teraz, jak już jesteśmy w łombie. Naprawdę, to jest po prostu śmiech. Ta gra ze mnie sobie robi jaja. Ta gra sobie ze mnie robi jaja, totalne. Jakie wiecie, po złości, nie? Znaczy jedno serce, no i akurat. To jest w sumie taki gapi. To jest w sumie taki gapi. A? Prawda, jak nie było bomb, tak teraz jest ich multum. Tak teraz jest ich multum. Dobra, def, to biorę oczywiście. Może koło rozpełniającej mazi, to mnie nie interesuje w tej chwili. Coś, cokolwiek, gdzieś znajdziesz kamień z X-em? Nie. Tu też nic nie ma. Tu jest bosisko. Chodźmy do tego bossa. I jest Devil Room, świetnie. Range up, increase your size. No to mi chyba nic nie da, prawda? Da, może i da. Gapi! Sobie poczytamy, co tam jest, tylko najpierw trzeba się pozbyć ognisk, to jest priorytet. Dobra, pojawia się więcej skrzynek, oczywiście to biorę. Sacrificial altar. Dobra. Zgubiona kartka. Missing page 2. Jedno czarne serce. Kiedy twoje zdrowie spadnie do jednego serca, rań wszystkich wrogów w pokoju. Czarne serce i efekt nekronomikonu zadają podwójne obrażenia. To może być ciekawe. Lewiatan. Dwa czarne serca. Plus pół obrażeń biorę. Zawsze to jakiś DPS, nie? Pozbyłem się trochę kontenerków. W sumie czuję dobrze, człowiek. O, fajnie. Bardzo fajnie. Więcej skrzynek się powinno teraz pojawiać. Nawet wejdę sobie tu. No. Ale pająki. Szybko strzelność sobie weźmiemy. I ty sapik. Widzę, że teraz szybciej się nam ładuje to wszystko. Zwiększa jedną osobą, zmniejsza jedną osobą. Speed up. No. Może być. Może być. Hangman nie biorę, bo mi się nie opłaca tego brać. Za pająki walczymy, serio? O kurde. Monstro. Dużo monstro. Dużo monstro. Dobra. W sumie nie wyszło źle, ale no walczyliśmy za nic, nie? To jest dosyć słabe. To jest dosyć słabe, że walczyliśmy po prostu za darmo. Niewadzyjny. Wyczajny, wyczajny, nie! Chcemy wyczajny. Dobra, wszystko oblukaliśmy. No, serduszek nam trochę zostało w miarę. Ten klesz mnie niepokoi, kurczę. Jakiś inny trinket, ale nie kleszcz.
Okej, okay, łąb dwójeczka. Tyk. Pobici. Janus, no szty gnoju. Necronomicon. No i robi się znów niebezpiecznie. Kamień, dotknąłem kamienia. No i ten trinket już bym wolał. Ten trinket już bym wolał. Dobra, to robimy w ten sposób. Idziemy też na górę. Powiem wam, że osobiście teraz jakoś te wielkie pokoje wydają mi się chyba najbezpieczniejsze. Chyba wydają mi się najbezpieczniejsze. Dobra. Faktycznie jest więcej skrzynek. Jest więcej skrzynek. Tylko w tych skrzynkach to tak 2 na 10, no. W tych skrzynkach to 2 na 10. Dobra, co my tu mamy? Nieśmiertelny sięgnie dotykiem przez 6 sekund. Spoko, czyli taki... no to ten czerwiot to właśnie jest ten item, co mam. To jest chyba Skorpio? Nie. Taurus chyba, nie Skorpio. Anus zabity. Arcade Room. O, tu możemy się serduszek nachapać. No właśnie. Tu się możemy serduszek nachapać. No to się nachapałem. To się nachapałem. Dobra, ale do serduszka i tak spoko. Nie ma, to pewnie urywa. Bombiarz. Bombiarz chyba daje tylko i wyłącznie naładowanie. Nie, nie daje naładowania, przepraszam, skłamałem. Z tego co pamiętam, to on daje tylko te efekty bombowe. I nawet się udało wyjść bez obrażeń. The Chariot zaaktywował się na szczęście. Nie wiem po co mi te monetki, ale zbieram z przyzwyczajenia. Zbieram z przyzwyczajenia. Więcej serc. O, tam coś było. Dobra. Strzelność pięknych strzałów, dobra. On tu gdzieś leciał tak dosyć mocno. No właśnie, coś tutaj jest. Jest skrzynia. I on coś tu jeszcze pokazuje, czy nie? Wydawało mi się, że to się pokazywał. Nie. Jednak nie. Jak było z naszym sekretem? Żadnego nie odkryliśmy. Żadnego nie odkryliśmy. O, tu jest sekret. Grid, naprawdę? Teraz walka z gridem na koniec, w łąbie. Jaja se robisz. Wstałem, że super secret jest gdzieś tu, albo tu. Nie może być. Widzę się teraz, jak ta mucha zapierdziela.
Na razie nigdzie nie zapierdziela. Tutaj jest super sekret. Ancient Room. I niedorobiony, ale... Ale jest. Dobra, ej. No nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Tak nam tutaj gra próbowała pokazać, że będzie gorzej. Ale nie, jest 52 minuty. Godzina 5 nagrania. Świetnie. It lives, właśnie. Drugą stronę. O, wy oszuści. Glass baby. No i mamy przejście. Możemy iść w dół albo w górę. Nie pamiętam, co on miał zrobione. On miał tylko serce. Ale nie, idziemy gdzieś indziej. Idziemy w górę. I odblokowaliśmy katedrę. Tu nas jeszcze nie było. Tu nas jeszcze nie było. Kolejne chore pomieszczenia. O tym właśnie mówię. To jest challenge room? Tak, to jest challenge room. Jeszcze za małe obrażenia. Jak na moje. Ole! Potapiańcu. To jest to obrażenie, to jest The Sun. Tu jedną monetkę odżałuję. Pyk. Dużo serduszek. Oh no! Ej, czemu Necronomicon nie działa? To stresowane, świetnie. Albo my tego nie mamy przecież, no tak. Mamy przecież kleszcza. Człowiek nabawi tych, kurde, pasożytów. No tak, to jest monstro. Dało mi się więcej tych serduszek, kurczę, bo powiem wam, że zaczynamy sporo ich tracić. Katedra może być jednak... Kurde. Katedra może być moim grobowcem, to dosłownie. Ja pierdolę, no bez jajec. Byłem pewny, że go zabiłem. Power pill. No, no gro, nie rób mi na złość. Gra robi mi na złość. Dobra, idziemy na bossa chyba, co? Nie wiem, czy to jest jedynka, która da... Isaac? Świetnie. Nie znam w ogóle jego movementów, nie? To jest problem. No świetnie. Długo będziesz tym głównym spamował? Długo. Irytująca menda. Zdechnij! O, udało się.
Okej. Coinbag. Kolejny challenge. I co nam zaliczyło tym razem? Co nam zaliczyło tym razem? Mieliśmy teraz Kaden, tak? Aha, to zaliczyło nam Isaaca. To jest szatan. Spoko, dobra. I z tego co widzę, zaczynamy zbierać kolejny. Czekaj, gdzie to było? Tu było. Zaczynamy zbierać kolejne zdjęcie, czyli myślę, że to będzie negatyw i zwykłe zdjęcie. I negatyw i zdjęcie. Więc moi drodzy, no pamiętajcie o subskrypcji, w komentarzach. Ja zanim filmu grodę z Shiro, oczywiście widzimy się w następnych odcinkach z The Binding of Isaac. Trzymajcie się. Hej, hej.